to jest ten obraz, który porusza nasze serca, prawda? Misja. To jest to, co nam bardziej nam potrzeba w dzisiejszych czasach. Potrzeba nam ożywienia. I o tym dzisiaj będę mówił. Moi kochani, bardzo bym chciał i modliłem się cały czas, żebym ja stąd, opuszczając to miejsce, naprawdę wyszedł zbudowany. Ale aby wyjść z tego miejsca zbudowany, to wy musicie być zbudowani. A kiedy wy będziecie zbudowani, to ja też będę zbudowany, że Boże poselstwo potrafi robić takie z nami dziwne rzeczy. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystko, ale miejmy je w opiece i nas wszystkich dzisiaj tutaj. Daj, aby każde z tych słów, które będziesz przekazywał mnie, było to słowa, które poruszyłyby serca nasze. Amen. Gdy nadszedł dzień zielonych świąt, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Historia mówi, 3000 nawróciło się jednego dnia. 3 lata później około, Jerozolima. A gdy skończyli modlitwę, zaczęło się miejsce i napełnieni zostali Duchem Świętym wszyscy. Historia mówi, jednego dnia 5000 ludzi się nawróciło. Około 5 lat, 6 lat później Samaria, na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, a oni otrzymali Ducha Świętego. Cezaria, około 8 lat później, został wylany Duch Święty na pogan, historia nam mówi. Efes, około 20 lat później, a gdy zacząłem do nich przemawiać, stąpił na nich Duch Święty, jak kiedyś na nas, na początku. Kochani, to są fakty sprzed około 2000 lat temu. W rozbieżności czasowej sprawozdaję, a wierzę, bardzo w to wierzę, że wiele było takich wydarzeń. Ale te wydarzenia w tej przestrzeni czasowej pokazały mi wielkie znamiona wylania Ducha Świętego. Około 2005 rok. Ukraina. Misja Finlaya. W Kijowie w ciągu jednego roku powstaje 21 zborów. 2012 rok. Mój syn w tym czasie jest w Salwadorze. Chciał zobaczyć spełniające się przepowiednie Majów. I kiedy dzwonię do niego, Dawid, szukaj naszego kościoła na sobotę. A on mi odpowiada, tata, to trzeba zobaczyć. Na każdej ulicy powstaje kościół adwentystów. Historia mówi, że w ciągu pół roku 50 tysięcy Majów przyjęło poselstwo. Nowa Gwinea. Sprawozdanie Carter prowadzi misję na stadionie. Zgromadzonych jest około 80 tysięcy ludzi. Na płytę lotniska stadionu wychodzi 20 tysięcy zdeklarowanych o przyjęcie chrztu. Kiedy tą informację podaję jednych ze zborów, podchodzi do mnie pewien brat i łamaną polszczyzną mówi, bracie, ty coś nie dopowiedziałeś. Kiedy 20 tysięcy ludzi wyszło na płytę stadionu, popatrzyli do góry, a nad nimi krążył biały ptak
nikt wcześniej go nie widział. W tych okolicach nie mieszkają takie. A kiedy ludzie opuszczali stadion i płytę stadionu, ptak ten biały też odleciał. Filipiny w czasie jednej misji 10 tysięcy ochrzczonych ludzi. Panama 2014 rok w jednej misji 5 tysięcy ochrzczonych. Ruanda 2016 rok około 100 tysięcy ludzi ochrzczonych. Wiosna, Wietnam, około 300 osób w jednej wiosce. Tak się składa, że my dzisiaj będziemy mówić o wylaniu i ożywieniu w Kościele Bożym. Ale nie można by było nie wspomnieć, kochani, o Światowym Dniu Młodzieży i przypomnieć niektóre hasła, które wypowiedział papież Franciszek czy kardynał Dziwisz. Jesteśmy dzisiaj ożywieni wiarą. Będziemy ożywieni duchem. Ożywieni nadzieją mocy Ducha Świętego i Jego wylania. Młodzieży, dzisiaj Bóg przez was może dokonać wielkich rzeczy. Przyszło nam żyć, kochani, w historycznym czasie. To, co się działo około 2000 lat temu, dzieje się dzisiaj. Dzieje się dzisiaj. Pytanie, czego oczekujemy? My, tu w Polsce, oczekujemy ożywienia. Tam w Gwinei wylanie. Przyszło nam żyć w historycznym czasie i zobaczyć to, co inni nie zobaczyli. Kochani, przyszedł już czas, w którym Habakuk pisze, mówi, wylej to na tablicach, aby to można szybko przeczytać, bo to wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźnij się, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kochani, widząc i słysząc te dziwne wieści, czego najbardziej dzisiaj nam potrzeba? Kochani, potrzebujemy ożywienia. I tytuł tego poselstwa zatytułowany Ożywienie jako przedsionek uwielania Ducha Świętego. Nie w Gwinei, nie w Ruandzie, Wietnamie czy Filipinach, ale dzisiaj na nas. Na nas tu i na nasz kraj. My potrzebujemy ożywienia, potrzebujemy Chrystusa jak nigdy wcześniej. To jest dobry czas. Inni tego doświadczają, doświadczmy i my. Co trzeba dziś zrobić jeszcze, aby przeżyć ożywienia Duchem Świętym? To jest pod tytułem tego kazania dzisiaj. Ale kochani, zanim będziemy więcej na ten temat coś mówić, podzielę się pewnym wydarzeniem z mojego życia. Pamiętam, kiedy się ożeniłem, to miałem żonę tu z Krakowa. I zamieszkałem w Krakowie. Kiedy przyszło lato, lubiałem jechać do Kryspinowa. Tam było takie jeziorko, bardzo głębokie, ale w tym czasie, kiedy ja jeździłem, takie słupki były i kartki. 10 metrów głębokości, 15 metrów głębokości, 20 metrów głębokości. Było to pokopalniane żwirowisko. Odstraszyć tych, którzy tam się kąpali. Ja tam bardzo lubiłem jeździć. No nie przypomnę sobie, że to był, czasami musiałem się pogodzić z cichym dniem w niedzielę, kiedy ja pojechałem, no bo żona
bała się bardzo, jak ja tam jechałem się kąpać. Pewnego razu wydarzyła się tam ciekawa sytuacja. Gdzieś około 10 metrów od brzegu zaczęła się topić młoda dziewczyna. Ludzie zaczęli krzyczeć, którzy byli tam zgromadzeni, ale nikt do wody nie chciał wejść. Tabliczka sygnalizowała 15 metrów głębokości. Ludzie zaczęli tak mocno krzyczeć. Wypłynęła na górę ostatni oddech i więcej już je nie widziała. Nie zastanawiając się dużo, byłem młodym, wysportowanym człowiekiem, rzuciłem się w tą wodę, dopłynąłem do miejsca, gdzie przypuszczalnie ona weszła po raz ostatni z powierzchni pod wodę. Weszedłem pod wodę i zacząłem ją szukać. Opuszczałem się coraz niżej, niżej, niżej. Mogło być już 5-6 metrów. Czułem to ciśnienie w uszach. Szukałem jej w tej wodzie i wreszcie ją znalazłem. Widziałem te ruchy rąk. Jeszcze te nogi. Widziałem, jak pije tą wodę. Widziałem te bańki powietrza, które wychodziły z jej ust. Chyciłem ją za włosy i ciągnę ją do góry. I wiecie, co się stało? Spostrzegłem, że nie mam powietrza. Ten głęboki oddech. Jak ja pragnąłem tego oddechu. Kochani, jak ja pragnąłem tego oddechu. Ogromny ból w piersiach. Zdawałem sobie sprawę, że jeden łyk i pójdę razem z tą dziewczyną na samotną. Jak ja pragnąłem tego oddechu. I wreszcie, kiedy już ból rozrywał piersi, woda wyrzuciła mnie z nią na górze. Tam już byli ludzie, czekali, wzięli ode mnie tą młodą dziewczynę i pomogli mi dopłynąć do brzegu. Była uratowana. Ona nie miała już powietrza, a ja tylko odrobinę. Kiedy ją reanimowali, widziałem, jak z tej 17-letniej dziewczyny wyrzucona z ust zostały strugi wody. Ale żyły. A ja pragnąłem tego oddechu. Jak nigdy w życiu. Tego oddechu. Tego powietrza. Kochani, musi to być takie samo pragnienie jak wtedy. Jeżeli pragniemy Ducha Świętego i być ożywieni, to musimy tak pragnąć tego oddechu, jak ja wtedy pragnąłem. To jest normalne. Widząc stan swojego ducha, stan swojego oddechu, ja muszę pragnąć tego oddechu. W tym tygodniu dostałem kilka takich pytań. Jedno od mojej żony. Zapytała, co jeszcze trzeba zrobić. Popatrz, tyle pracy, a tutaj nic. Co trzeba jeszcze zrobić? Wiecie, na czym polega problem? Wiecie, na czym polega problem? Bo my nadal pragniemy tych świeckich rzeczy. Przekładamy to na wiele wskaźników życia doczesnego. Przytakujemy głową, o tak, my potrzebujemy ożywienia. I każdy z nas da zadane pytanie, by to powiedział. Jak ja pragnę tego duchowego ożywienia, ale tak faktycznie, gdy przyjdą te codzienne różne rzeczy, są znaczniejsze, ważniejsze niż czasami nabożeństwo. Misja. Studiowanie Słowa Bożego. Spotykanie i rozmawianie się z naszym Bogiem.
Ellen White napisała: większość dzieci Bożych nie doświadcza ożywienia duchowego, bo nie uzyskuje mocy Bożej dlatego, że nie stara się ambitnie, gorliwie, wytrwale, za wszelką cenę zdobywać rzeczy Boże w takim stopniu, jakim starają się zdobyć rzeczy znikome. Wielu satysfakcjonuje pozostać w stanie takim, jakimi są. Dlatego wielu będzie zgubionych, mając pragnienie być zbawionymi, bo nie podejmuje się żadnych wysiłków, aby być ożywionymi. Dlatego będą znalezieni na wadze i zważeni lekkim. Kochani, nie wiem jak wy. Naprawdę nie wiem. Ale ja nie chcę, nie pragnę być duchowym karmą. Ja pragnę być takim, jak mnie Bóg stworzył. Pragnę być taki jak on. Nie, ale do tego potrzeba więcej czasu spędzać z Bogiem. Dlaczego mogę być duchowym karłem, kiedy ja mogę być dzisiaj duchowym gigantem? Niestety szatan wie, że my mamy nieograniczone możliwości, aby dokonywać wielkich cudów i wielkich rzeczy. A dlaczego tego nie czynimy? Bo nie mamy mocy Ducha Bożego. Jesteśmy uśpionymi. Czasami duchowymi kapłami. Dlatego tutaj dzisiaj przywiozłem do was pewien bardzo interesującą rzecz. A żebyś takim nie być. Pierwsza rzecz, którą do was przywiozłem. Jak spędzasz swój normalny dzień? Jak spędzasz w tym biegu wydarzeń swój normalny dzień? Kochani, jeżeli nie pościmy, zawsze znajdziemy czas na posiłek. Przynajmniej dwa razy dziennie. Przy tym posiłku spędzamy około 30 minut czasu. Co jest w nas i mówi, coś trzeba zjeść, jakie pragnienie się odzywa? Odzywa się ludzki apetyt. Jakie pragnienie odzywa się wewnątrz nas, kiedy my potrzebujemy pokarmu duchowego? Apetyt dokładnie nam mówi, co smakuje. I można czasami jeść i delektować się. A później dziwimy się, że upadamy przy byle jakiej pokusie. Ledwie przyszła, a już padliśmy. Odpowiedź jest prosta. Nie jedliśmy pokarmu. Albo straszny ten pokarm był mało kaloryczny. Osłabiliśmy. To skąd możemy mieć siły? I tutaj muszę wam coś powiedzieć. Dobre rzeczy mogą być wrogiem rzeczy najlepszych. Zauważyliście, że największym wrogiem nie muszą być rzeczy złe. Ale te małe rzeczy, które uważamy za dobre i uważamy za najlepsze, potrafią nas bardzo osłabić. Ellen White napisała w czwartym tomie Świadectw: mniejsze sprawy zajmują uwagę, a boska moc, która potrzebna jest do wzrostu, jest nieobecna, chociaż oferowana w obfitości. Powiemy, jak to zmienić? Odpowiedź leży w tym pierwszym z rzeczy, które do was przywiozłem. Ustaw sobie swój codzienny tryb życia. Umiesz to uczynić? Znamy to.
jest wieczorne nabożeństwo, a tutaj telefon dzwoni, dzwoneczek do drzwi, SMS przyszedł, wkrótce będzie serial w telewizji, pogodę to muszę zobaczyć, no wiadomości sobie nie mogę odmówić. O Boże, właśnie mam za 10 minut spotkanie odłużny, jutro to przeczytamy. A tylko ten jeden tekst pospieszny, aby mnie prowadził przez dzisiejszy cały dzień. Kochani, tak wygląda to nasze życie duchowe. Na wszystko mamy wytłumaczenie. W tym człowiek jest uniwersalny. Kiedyś przeczytałem taką książkę, historię z życia Johna Wesleya. Pewnego razu otrzymał zaproszenie od Lorda Byrona. Lord Byron był tak szanowanym człowiekiem w Anglii, że wszyscy chcieli się do niego dostać. Ale John Wesley był zaproszony. Spotkanie trwało bardzo przyjemnie i wcale nie zanosiło się na jego koniec. Ale w najlepszym momencie Wesley mówi: przepraszam Lordzie, ale muszę Lorda opuścić. Zaskoczony Lord mówi: tu są kolejki ludzi, którzy na takie spotkanie oczekują, a Pan chce opuścić mnie? Wiecie, co odpowiedział Wesley? Najmocniej przepraszam, ale ja mam spotkanie z Królem Wszechświata, a Króla Wszechświata miał to zawieść. Ale powiemy, są przecież wyjątki. Czasami trzeba zrezygnować z czegoś. Pamiętamy, Bóg jest najważniejszy, oczywiście. Potrafimy tak ustalić sobie priorytet naszego dnia, aby spędzić z Nim tyle, ile powinniśmy spędzić. A miara jest prosta. Ellen White pisze, 10% czasu poświęć Bogu dziennie. Wolałbym 20% dać, zwiększyć dziesięcinę. Łatwiej by mi to było, ale 2,5 godziny dziennie spędzić z moim Bogiem, porozmawiać z Nim. Potrafimy ustawić tak priorytet naszego dnia. Pamiętamy na proroka Daniela, on był godziny ja. Nie omieszkiwał spotkania ze swoim Bogiem. I nie zapominał nabożeństw, a przyjemnością z Nim było spędzać cały dzień. Zgoda, ale teraz mamy ciekawą rzecz. No ach, też życie, ja nie chcę tu poruszać spraw podatków, firm i wiele jeszcze innych rzeczy. ZUS. Wspólne spotkania i rozmowy. Zgoda, ale mam drugi taki klucz. Odsuń się całkowicie od tego wszystkiego. To, co Chrystus by nie czynił, nie czyni. Zadaj sobie pytanie, czy Chrystus by tak poszedł? Czy Chrystus by był? Czy Chrystus by tak spędzał czas? Jeżeli kochasz, to będzie. Muszę wam powiedzieć, że czasami tego nie rozumiemy. I dlatego przygotowałem wam taki przykład. Było to w XIX wieku, kiedy odkrywcy postanowili zrobić mapy w nowo odkrytych rejonach Afryki Środkowej. Każdego dnia wyruszali w teren. I każdy punkt ważny nanosili i rysowali, a wieczorem spotykali się w obozie. Zbierali w okolicy wszystkie patyczki, aby zrobić ognisko. Rozpalali ognisko, przygotowali posiłek, a potem szli spać. Byli zaskoczeni, że następnego dnia, kiedy wstali, nie muszą zbierać patyczków. Zauważyli, że mają ogniska już przygotowane. Mało tego, zauważyli, że w okolicy jest wiele takich ognisk. Wszędzie, gdzie tylko byli, były ustawione już gotowe ogniska.
zainteresowali się tym naukowcy. Zaczęli szukać, co jest przyczyną. A że nie znaleźli to wokół siebie, zaczęli spoglądać do góry. I tam zauważyli małpy. One pilnie obserwowali ludzi i to samo czynili przez wiele dni. Budowały ogniska. Zaczęły budować takie same ogniska z jedną różnicą. Nie potrafiły rozpalić ognia. I tu zachodzi pytanie. Czy my w swoim życiu nie jesteśmy podobni do tych małp? Jesteśmy tylko ogniskami, ale bez ognia. Nie ma w nas życia. Budujemy ogniska. Budujemy dużo ognisk, ale zupełnie bez ognia. Zupełnie bez ognia. Kochani, to prawda, możemy się z tego śmiać, ale jak często w różnych aspektach naszego życia podobni jesteśmy do tego. Budujemy ogniska, wiele ognisk, ale nie ma w nich ognia. Nie ma w nich życia. Budujemy dużo ognisk czasami, ale one się nie palą. Inaczej stosując język biblijny, stosujemy formę pobożności, a brakuje w nim ducha. I tutaj jest cała tajemnica naszej duchowości i słabości. Nie potrafimy z tym nic zrobić, bo jesteśmy słabi. Ellen White napisała: przekazuje Kościołowi bardzo uroczyste przesłanie, że ani jeden z 20 osób zapisanych w księgach kościelnych nie jest przygotowanych na jego przyjście i pozostanie bez Boga na tym świecie jako zwykły grzesznik. Kochani, muszę to wam powiedzieć. Jeżeli było to aktualne tam w XIX wieku, to tym bardziej aktualne jest dzisiaj, teraz, w tę sobotę. Czy wiecie, jaka jest religia najbardziej popularną religią dzisiaj na całym świecie? Religia formalizmu. Ja wam coś powiem. Ja bym nie chciał wam zwracać uwagi, bo to jest bardzo przykre. Ale dzisiejsza przerwa, sami ją ocencie. Jeżeli Bóg by miał dzisiaj zabrać od nas Ducha Świętego, pisze Wesley, 95% tego, co robimy w naszych zborach, robilibyśmy nadal. I nie zauważylibyśmy żadnej różnicy. Ale jeżeli Bóg by zabrał ducha pierwszym chrześcijanom, ustaliby natychmiast. Czy Bóg widzi, kiedy patrzy na nas? Nie liczy się to, co widzą inni ludzie. Nie to się liczy, co inni o nas myślą. To się liczy, co Bóg o nas myśli. Kochani, pomyślmy, czy moglibyśmy wytłumaczyć sobie to. Jeżeli chcemy prowadzić życie w obfitości, musimy nastąpić ożywienie. Ale tu trzecią. Kościoła przyśle ogólnik, prosimy o wydanie Ducha Świętego, to się mobilizuje raz do roku. Historia mówi, że codziennie. Kto z was przez cały tydzień prosił codziennie, przynajmniej w każdej modlitwie, o wydanie Ducha Świętego, o żywienie? Pamiętam tę historię z pisma, kiedy pewnego razu przyszła
kobieta kananejska przyszła i prosiła o uzdrowienie swojej córki, a Jezus zupełnie nie zwracał na to uwagi. Zachęcani zachowaniem uczniowie Jezusa zaczęli ją nawet ignorować. Ona nie słuchała. Nawet uczni Chrystusa i powiada, ja nawet jestem gotowa jeść spod stołu. I nareszcie otrzymała na to, co czekała. Kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie posiłać. To jest właśnie ta mądrość. Czy zaliczyliśmy, kochani, ten test na pobyt naszej wiary? Czy jesteśmy tak zdeterminowani, abyśmy prosili Pana Boga o ożywienie? Bo ożywienie jest przedciągiem wylania Ducha Świętego. Czy potrafimy dalej trwać w wierze, kiedy Bóg, jak się zdaje, ignoruje nasze wołania? Odpowiada innym, gdy my są już jakby czujemy wyrzutkami dla innych? Czy trzymamy Boga za słowo tak dalece, jak to zrobił Jakub tuż przed wejściem do Kanaanu? To pragnienie tego oddechu. Jeżeli my nie będziemy mieć tego pragnienia takiego jak ja wtedy w tej wodzie. Zwróćcie uwagę, to jest teraz bardzo istotne. Ja pragnę tego powietrza. Jeżeli nawet nie otrzymujemy odpowiedzi Bożej, na którą oczekujemy, kiedy zdaje się, że nas kompletnie opuścił, zapomniał o nas, czy jesteśmy gotowi dalej prosić i dalej błagać i nie poddawać się? Ja nie mówię o tym rocznym mobilizacji modlitewnej raz do roku. Ja mówię o codziennym. Teraz to ostatnie. Wiecie, kiedy studiujemy słowo, to wiara jest jakimś obcym dla chrześcijanina. W mojej kolejni zachodzi pytanie, w jaki sposób możemy rozwijać to. Zwróćcie uwagę, co czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, że wiara jest ze słuchanie, a słuchanie przez słowo Boże. I dlatego, kochani, musimy codziennie walczyć o to. Ja was tak zapytam. Nie musicie mi szczerze odpowiedzieć. Bo by to było nawet nie taktem. Zajrzyjcie do siebie, do swoich serc. Ile czasu codziennie spędzacie ze swoim Bogiem? Spędzacie 3 godziny? A 2,5 godziny to co jest obowiązkiem? I teraz chciałbym powiedzieć i opowiedzieć na koniec pewną historię. Nie wiem, czy dobrze mi to zostało przekazane, ale mniej więcej tak to wygląda. Jest to prawdziwa historia. Ken był związany z pewnym aktywistą mieszkającym w Wietnamie, który miał na imię Han. Han zgromadził pewną grupę ludzi w swoim domu. Jedną cechą tych ludzi było to, że modlili się bardzo, bardzo gorliwie. Żyli wydarzeniami z okolicy.
i doszli do wniosku, że muszą się modlić o konkretny cel. Ale na tym spotkaniu przebywała pewna rodzina mieszkająca 240 km od tej miejscowości w pewnej wiosce, oddalonej od tego miejsca spotkania. I w tej wiosce nie było ani jednego adwentysty. A więc postanowili modlić się o pomoc dla tej wioski. Wkrótce do niej dołączyła i przybyła z tej wioski ciotka jednej z tej rodziny i miała na imię Jean. Przyjechała po to, bo zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową i chciała się leczyć. Jej krewniak zabrał ją oczywiście do tego maleńkiego zboru i tam poznała prawdę o Jezusie i ochrzciła się, ale to nie zmieniło jej stanu zdrowia. Faktycznie w gorszym stanie wyjeżdżała niż przyjechała. Zarówno ta rodzina i Han postanowili modlić się za nią i pewnego dnia rozmawiali z jej szwagierką i ta powiedziała, że stan jej ciotki pogorszył się tak bardzo, że prawdopodobnie umrze. Kiedy usłyszał to brat Han, powiedział: dajcie mi słuchawkę. Powiedział do tej szwagierki, która nie była chrześcijanką: popatrz, czy w pokoju leży Biblia twojej ciotki. Jeżeli jest, to weź i otwórz psalm 30 i czytaj. Ale ona, szwagierka, zapomniała o tym. I ciotka zmarła. I kiedy zmarła, wtedy przypomniała sobie o tym psalmie. Otworzyła ten psalm i przy zmarłej ciotce zaczęła czytać. Wiecie, ja przeczytam wam ten psalm, ale z jedną różnicą, bo chciałem się dowiedzieć, gdzie leży siła tego psalmu. I wstawiłem jej imię w odpowiednie miejsce, bo jest to jedyny psalm. Jedyny psalm tak przygotowany przez Pana Boga, że można tam wstawić swoje nazwisko. Bo jest to psalm do mnie. A ja myślę, że do mnie, to i do was. Wysławiać Cię będzie Jean, Panie, bo wyciągnąłeś Jean z Toni i nie pozwoliłeś wrogom Jean cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałam ja Jean do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otłani duszę Jean, ożywiłeś Jean pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiać Cię będzie Jean i wszyscy święci Jego i wyznawajcie święte imię Jego. Bo tylko chwilę trwa gniew Jego nad Jean, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. I ja, pewna siebie Jean, powiedziałam: nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swej postawiłeś Dzin na potężnej górze swojej, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatworzyłeś Dzin. Do Ciebie, Panie, woła Dzin i Pana błagam o zmiłowanie. Jaki zysk z krwi Dzin będzie miał? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować Dzin wierność Twoją? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nad Dzin. Panie, bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę Dzin w taniec, rozwiązałeś Dzin wór pokutny i przepasałeś Dzin radością. Aby dusza Dzin śpiewała Ci, nie zamilkła. Panie Boże mój, będę wiecznie jak Dzin Cię wysławiać. Jakie było zdziwienie, jakie było zaskoczenie, kiedy nagle ciało ciotki zaczęło się ogrzewać. Ciotka zrzuciła koc, którą ją przykryto, usiadła na łóżku i powiedziała: dajcie mi coś jeść. Jean żyje nadal. Nie znaleziono żadnych śladów choroby. Ale za to w wiosce powstał taki wielki zbór, że połowa mieszkańców tej wioski uczęszcza do 300-osobowego zboru.
tamtym przypadku. Gdzie, kochani, że to jest jedyny ratunek dla nas dzisiaj, ten psalm. Jedyny ratunek. Ja tylko trzy pierwsze teksty przeczytam jeszcze raz. Panie Boże mój, wołam ja, Andrzej Zastawnik, do Ciebie. Panie, podniosłeś nieraz otchłani duszę moją i ożywiłeś Zastawnika. Ożyw i mnie spośród tych, którzy schodzą do grobu. Jedyny psalm, który sprawi, że ja będę żył. Moi kochani, jeżeli nasze życie nie będzie w taki sposób złączone, jak powinno być złączone z naszym Bogiem, przyszedł już czas. On już jest. Wylanie Ducha Świętego jest. Czekamy na co? I czekamy na ożywienie, aby w nas nastąpiło. Słyszymy wieści 20 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy, 100 tysięcy. Czy można tego dokonać bez wylania Ducha Świętego? Czy można tego dokonać bez wylania Ducha Świętego? Kochani, ożywienie, przedsionek wylania Ducha Świętego. Pamiętajmy o tych czterech ustaleniach. Kiedy w świecie dzieją się rzeczy, jakie nigdy się nie działy, a my jesteśmy świadkami tych zjawisk, gdzie my się w tym czasie znajdujemy? W jakiej scenerii życia nas znajduje? My dzisiaj potrzebujemy tego oddechu, aby oddech przywrócić innym, którzy go już nie mają. My mamy znajomych, mamy rodziny, mamy kolegów, którzy już tylko piją wodę. A my ledwo powietrza posiadamy. Moi kochani, kiedy my nie będziemy mieć tego powietrza, oni zginą. To jest logiczne. Oni go już nie mają i są to nasze dzieci, nasze rodziny, nasi znajomi, nasi koledzy. Tam ja w tej wodzie patrzyłem, jak ta 17-letnia dziewczyna umierała, a moje powietrze już się kończyło. Wystarczyło tylko tyle cudem Bożym, aby wyrzucić mnie na ziemię, ale uratowałem ją, bo ja miałem powietrze. Bo ja miałem powietrze. Musimy pragnąć tego powietrza, aby uratować innych. Kochani, ale aby uratować siebie. Ale aby uratować siebie. My potrzebujemy zmian w naszym życiu duchowym. Aby widać to było i nigdzie. Potrzebujemy ożywienia.